Cześć, tutaj Gaba. Witam Was serdecznie na moim podcaście i zapraszam Was na kolejny odcinek. I to będzie odcinek z gościem. Dzisiaj moim gościem jest Weronika Ismailowa. Czy dobrze powiedziałam Twoje imię i nazwisko? Po polsku tak. A jak powinnam powiedzieć po rosyjsku? Po rosyjsku to będzie Weronika Ismailowa. Okej, dobrze. To była właśnie Weronika. I dzisiaj z Werą będziemy rozmawiać o właśnie o problemie, albo może, a może nie o problemie, po prostu o zjawisku właśnie zjawisku tożsamości, pochodzenia. To jest bardzo, bardzo skomplikowane. Zaraz poznacie historię Wery i sami ocenicie, czy to jest skomplikowane, czy to jest łatwe dla Was do zrozumienia. Okej. To powiem tak. W ogóle słuchajcie, znam Werę ze szkoły polskiego, bo razem uczyłyśmy kiedyś obcokrajowców polskiego i tam się poznałyśmy. I pamiętam, że któregoś dnia na szkoleniu usiadłam naprzeciwko Wery, zaczęło się szkolenie i padło pytanie: no to proszę powiedzieć, czym państwo się zajmują, co państwo robią, bla bla bla. No i każdy mówi: jestem nauczycielem polskiego, bla 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 bla. I nagle Wera mówi: uczę polskiego, uczę rosyjskiego, w ogóle to jestem arabistką i sama zdałam język polski na poziomie C. Ile? Znaczy, certyfikat mam chyba, nie, chyba B2, ale studiowałam lingwistykę po polsku, więc no tam C2 wymagany poziom. Okej, czyli Wera też potem dodała, że no sama uczyłam się języka polskiego jako obcego i w tym momencie ja przeżyłam taki piorun wewnętrzny. Myślę sobie, co? Ja nic o tym nigdy nie wiedziałam, a chyba ze 3 razy już z Werą rozmawiałam. Hej, co słychać? Więc to było szokujące. A potem, kiedyś przypadkiem się spotkałyśmy w autobusie i zadałam to pytanie: o Wera, a w ogóle to skąd jesteś? I teraz znowu zadaję to pytanie: Wera, skąd ty jesteś? Odpowiem tak. Urodziłem się w Związku Radzieckim, czyli w państwie, które nie istnieje. No potem, jakby to terytorium, gdzie się urodziłam, jakby obecnie to jest Uzbekistan, konkretnie Taszkent, to jest stolica obecnego Uzbekistanu. To teraz ja myśląc po polsku, chciałabym się spytać: o Wera, czy to znaczy, że jesteś Uzbeczką? No właśnie nie. To nie jest częsty przypadek, bo rzeczywiście myślę, że większość ludzi na tej planecie są tej narodowości, jakby tego miejsca, gdzie się urodzili. No ale ja akurat nie, więc nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. W sensie myślę, że nie należę do żadnej narodowości. Mogę powiedzieć, gdzie się urodziłam, gdzie mieszkam teraz, skąd pochodzą członkowie mojej rodziny, ale nie mogę jakby przypisać siebie jakby do jakiejś szufladki, do jakiejś kategorii, do jakiejś kultury czy narodowości. Okej, to w takim razie ja to może trochę wam zdradzę też, że chwilę przed, godzinę przed rozpoczęciem nagrania rozmawiałyśmy z Werą i Wera powiedziała, że jest człowiekiem radzieckim, tak o sobie mówisz? Taką byś powiedziała swoją tożsamość, czy ja dobrze pamiętam? Myślę, że to oczywiście duży skrót myślowy i to trzeba rozwinąć, bo istnieje w literaturze i w kulturze taki termin człowiek radziecki i on jest bardzo źle nacechowany, więc ja używając jakby tego zwrotu mam na myśli po prostu jakby miejsce urodzenie, ale nie to, że tam jestem fanką Lenina czy tam Stalina, broń Boże, czy tej ideologii, tylko właśnie odnosząc się do kwestii narodowościowej, czyli radziecki, w sensie taki człowiek, który jest rosyjskojęzyczny, ale nie jest Rosjaninem, który mówi na co dzień w języku rosyjskim, chodził do rosyjskiej szkoły, mówi w domu po rosyjsku, ale no, jakby nie mam żadnych takich więzi krwi z Rosją. I no, mam prababcię, która była z Rosji, czy taka, ale to jest jedyna prawdziwa Rosjanka w rodzinie i to jest prababcia. Tak naprawdę cała reszta to nie są Rosjanie,
ale osoby jak najbardziej rosyjskojęzyczne, które mówią po rosyjsku i to jest ich język ojczysty. Więc no, taki miks, w tym sensie radziecki. I jakby druga sprawa, o której jakby ważne powiedzieć, co to znaczy radziecki. Trzeba też sobie zdawać sprawę, że jaka polityka narodowościowa była prowadzona w Związku Radzieckim, że to nie było tak jak na przykład teraz w Stanach Zjednoczonych czy gdzieś, nie wiem, w Kanadzie, gdzie każdy może być z innego państwa, ale jest Amerykaninem i wszyscy są szczęśliwi, uśmiechnięci i tak dalej. Tylko no, jest dużo jakby wydarzeń historycznych i działań prowadzonych przez Sowietów, celem których było pozbawienie ludzi ich tożsamości, co musiało sprawić, że po prostu ci ludzie tracili poczucie tożsamości i jednocześnie, no jakby cały ten pomysł Związku Radzieckiego był taki, że wszyscy jesteśmy równi gospodarczo i też narodowościowo, że nie jesteśmy tam Rosjanką, Uzbeczką, czy tam chrześcijanką, czy handlowcem. Jesteśmy ludźmi w Związku Radzieckim, którzy wszyscy mają tę samą edukację, ten sam poziom zarobków, pracują na tej samej fabryce i to jest straszne. Tak, nawet jak wymawiam te słowa, to naprawdę to jest koszmar, ale to się rzeczywiście się udało. Jak już, jeżeli jakby wchodzimy głębiej w te tematy, skąd są moi dziadkowie, no to wszyscy są jakby z różnych miejsc, ale właśnie dlatego, że w Związku Radzieckim całe życie było tak zorganizowane, że można było wyjść za mąż za kogokolwiek, w sensie za kogokolwiek mam na myśli za osobę, która faktycznie jest innej narodowości i inne religie, ale dlatego, że religie no, tam teoretycznie nie istniały i większość osób była ateistami, to już nie miało znaczenia. Albo na przykład jak mój dziadek jest Uzbekiem, takim powiedzmy czystym Uzbekiem, w sensie no, ma przodków z Uzbekistanu, bez problemu mógł jakby mieć żonę taką rosyjskojęzyczną, bo wtedy jakby to nie miało znaczenia, bo on też mówił jakby po rosyjsku, studiując na uniwersytecie. Mieszkał w Taszkencie, które było od dawien dawna, nawet jeszcze przed jakby Sowietami, takim powiedzmy miastem rosyjskojęzycznym. Więc te jakby granice, czy jakieś takie, no nie wiem, limity, ograniczenia narodowościowe, religijne, to po prostu, nie mówię, że u wszystkich, ale u dużej liczby osób jakby przestały istnieć i przez to jakby te osoby stały się po prostu osobami radzieckimi. Czyli może ich rodzice czy dziadkowie jeszcze byli religijni i rzeczywiście mieli jakąś tam część kultury w rodzinie, ale te osoby młode, już urodzone w Związku Radzieckim, dla nich już to wszystko jakby nie było takie ważne. Więc to było jakby bardzo popularne, że ktoś, nie wiem, Uzbek miał żonę, powiedzmy, Rosjankę, czy Ukrainkę, Białorusinkę, bo oni wszyscy mówili po rosyjsku, więc to nie było, jakby to nie był tak naprawdę związek międzynarodowy, tylko to był typowy związek radziecki. Związek radziecki, tak. Jaka piękna gra słów tutaj mi wyszła. Więc ja na przykład pradziadków ze strony mamy, oni pochodzą z Galicji i tam część osób ma takie bardziej ukraińskie pochodzenie, część polskie. Ale no, na przykład ten pradziadek, i te osoby przenosiły się na terytorium obecnego Kazachstanu Południowego. Ale jakby no, nie było też wtedy takiej kultury, czy nawet mody, powiedzmy tak jak teraz, przekazywanie dzieciom jakiejś swojej kultury, narodowości, tym bardziej, że w ogóle to było nawet niebezpieczne, więc ktoś tam miał polskie pochodzenie, więc nawet zmieniał nazwisko jakoś tam bardziej na rosyjsko brzmiące
I no może w rodzinie ktoś tam wiedział, ale to było nawet niebezpieczne mówić, czy już tym bardziej uczyć polskiego tam swoje dzieci na przykład. No, moja babcia, pamiętam, mówiła jakąś taką mieszanką chyba ukraińskiego, rosyjskiego i tam trochę polskiego. No ale bardziej to był chyba rosyjski, po prostu z elementami innych języków słowiańskich. Po stronie mojego taty, to mój dziadek jest Uzbekiem. Takim w pełni prawdziwym, jedynym. Babcia, czyli mama mojego taty, jej tata, czyli mój pradziadek, jest Tatarem, czyli pochodzi z Tatarstanu, który teraz jest częścią, zawsze chyba był częścią Rosji. I on był żołnierzem i po prostu podczas II wojny światowej trafił do szpitala w Taszkencie, bo na terytorium Uzbekistanu nigdy nie toczyły się żadne walki, i Uzbekistan podczas wojny stał się takim miejscem, gdzie zostały przeniesione różne fabryki i przemysł też częściowo. No i dużo osób po prostu, na przykład z Ukrainy, tam trafiało, bo ich tam wioska czy miasto przestało istnieć, na przykład. Więc mój dziadek on brał udział, pradziadek to jest, w walce pod Leningradem, czyli obecnym Petersburgiem. To jest jedna z takich najważniejszych walk decydujących o wyniku II wojny światowej. No i został ranny, trafił do szpitala w Taszkencie, gdzie im się opiekowała pewna pielęgniarka, moja prababcia, która pochodzi z Rosją i jest tak naprawdę jedyną Rosjanką, taką prawdziwą, w naszej rodzinie. Więc taki mam miks narodowościowy. Ale tak jak już wcześniej wspomniałam, bardziej to, co jest ważne, to, że te wszystkie osoby były rosyjskojęzyczne i w wyniku jakby różnych tych historycznych wydarzeń, częściowo lub całkiem, stracili tą swoją narodowość właściwą, czy tożsamość właściwą. Wszyscy mówili po rosyjsku jako jakby w swoim języku ojczystym, więc i dlatego mogli się połączyć też w jedną rodzinę, bo kiedy nie ma tej bariery, czy właśnie jakichś tam religijnych przeszkód, no to można wyjść za mąż za kogokolwiek, tym bardziej, że ta osoba mówi w tym samym języku co ty. Więc takie mam z jednej strony miks w swojej rodzinie, z innej strony to tak naprawdę nie jest miks, bo te osoby tak naprawdę tożsamościowo, znaczy mają różne pochodzenie, ale tożsamość jednak, tak stwierdziłabym, jak bardzo by to brutalnie nie brzmiało, mają tożsamość radziecką. Okej, okay, a w takim razie kto mieszka w Uzbekistanie i co to znaczy Uzbek? Kim jest Uzbek? Ty nie jesteś Uzbeczką, to już powiedziałaś, ale w takim razie kto tam mieszka i w jaki sposób też, nie wiem, jest realizowana, przeżywana kultura Uzbekistanu przez ludzi, którzy tam żyją współcześnie teraz, po tym jak już nie wiem, 30 lat temu rozpadł się Związek Radziecki i od tego momentu, czy ty jesteś w stanie teraz powiedzieć, jak to może wyglądać w Uzbekistanie? Tutaj też ważne zaznaczyć, że ja nie jestem też jakimś tam wyjątkiem, ale też na pewno nie jestem większością. Po prostu no, raczej chyba mniejszością, ale na pewno jakaś część osób takich jak ja istnieje w każdym państwie postradzieckim. Ale na pewno nie jest to większość, bo większość stanowią Uzbecy, czyli taka narodowość tytułowa, powiedzmy, tego państwa. Tutaj też ważne wspomnieć, może taki krótki ekskurs historyczny. Na początku, może wróćmy tak na początku XX wieku, żeby też za daleko nie sięgać, a na tym terytorium to było bardzo tak gospodarczo zacofane terytorium, gdzie jeszcze na początku XX wieku nadal były takie feudalne, nawet trudno powiedzieć, no to znaczy państwa, ale to były takie terytoria cały czas walczące między sobą.
no, czy tak brzydko mówiąc, średniowiecze. Też tam pisać, czytać mógł, nie wiem, może jakiś 1% społeczeństwa. No i to były bardzo słabe państwa, czy tam prawie państwa, jakieś terytoria, które no, niestety ze względu na swoje zacofanie gospodarcze no, nie miały szans, żeby zaistnieć jako państwo niepodległe, więc no, alternatywa była albo być częścią Imperium Rosyjskiego, albo kolejną kolonią Anglii. Czyli tak naprawdę w miejscu, gdzie obecnie przebiega granica między Afganistanem i Uzbekistanem, to tam wtedy przebiegała granica między jakby strefami wpływu, angielską strefą, a rosyjską strefą. I te państwa oczywiście, i to były trzy odrębne państwa, też narodowościowo odrębne, to naprawdę jakby spore różnice też między ludźmi, którzy mieszkali w tych trzech państwach. I nawet do dziś, gdy podróżujemy do różnych miast w Uzbekistanie, to możemy zauważyć chociażby różnice kulinarne, nawet takie danie narodowe, takie jak plow, albo pilaw, tak bardziej po angielsku. On jest różny w różnych regionach, dlatego że to jakby historycznie były nawet różne państwa. I jedno z tych państw, właśnie ze stolicą w Taszkencie, ono było już od XIX wieku w składzie Imperium Rosyjskiego i Taszkent był jakby stolicą i takim, dlatego już wtedy tam byli od dawna Rosjanie, stąd jakby tak bardzo rosyjskie, powiedzmy rosyjskojęzyczne jest to miasto. Inna część, tam i do dziś w sumie też większość etnicznie to są Tadżycy, których językiem ojczystym tak naprawdę jest tadżycki. Wiadomo, że teraz to jest już pewnie mieszanka i bardziej uzbecki, powiedzmy pewnie z elementami tadżyckiego i rosyjskiego, ale mimo to etnicznie to bardziej Tadżycy. I też nawet jak pojedziemy do Uzbekistanu, nawet jeżeli tam nie jesteśmy specjalistami, to nawet wizualnie zobaczymy, jak bardzo różnie wyglądają te osoby, po prostu mają inne rysy nawet twarzy i to da się zauważyć, myślę, że absolutnie każdemu. Te granice, które istnieją obecnie, czyli współczesny Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, one zostały stworzone w 1924 roku i to była właśnie taka polityka już radziecka, bo już wtedy istniał Związek Radziecki i wtedy to on już tam zawłaszczył te wszystkie terytoria, bo był jeszcze tam czas, kiedy powstały te trzy państwa jako takie państwa, powiedzmy, niezależne teoretycznie, ale jakoś tam wchodziły w skład chyba imperium, no ale miały przynajmniej jakoś nazwę, że to są autonomiczne albo niezależne państwa, które wiadomo gospodarczo były w pełni podległe Rosji. Potem już po powstaniu Związku Radzieckiego i wtedy jak już Stalin w pełni objął władzę po śmierci Lenina, to wtedy już jakby zaprzestały wszystkie negocjacje, nie było żadnych szans na niepodległość i po prostu jakby Stalin czy tam jego ekipa postanowiła, że to będzie po prostu Związek Radziecki, że to nie będziemy negocjować żadnych tam autonomii, nic, że po prostu to będzie Związek Radziecki i wtedy przez Sowietów po prostu były no, narysowane sztucznie, absolutnie sztucznie te granice, że powstanie Uzbekistan, na bazie tak naprawdę trzech odrębnych, niezależnych od siebie państw, również jakby kulturowo, narodowościowo, językowo. I stąd też jakby wynikające obecnie konflikty, na przykład wojna w 2016 między, przepraszam, 6, nie 16, między Kirgistanem a Uzbekistanem. I to wszystko po prostu wynika z tego, że po prostu istnieje terytorium, gdzie mieszkają tylko Uzbecy, ale
połowa obecnie należy do Kyrgyzstanu, połowa do Uzbekistanu. No więc wiadomo, że powstają te wszystkie starcia i te problemy, które były, no niby nie istniały, wiadomo, że to kiedyś musiałoby się zacząć, ale w Związku Radzieckim jakoś tam nie było różnicy, bo te granice międzypaństwowe tak naprawdę nie istniały i nie były takie ważne. Można było pojechać do teoretycznie dowolnego miasta, pracować w każdej fabryce, mówiąc po rosyjsku. No ale po upadku Związku Radzieckiego powstały duże problemy, także jednak to teraz jest inne państwo, czy tam ci moi koledzy z sąsiedniej wsi, którzy są tej samej narodowości, to teraz są obywatelami innego państwa. I stąd te wszystkie konflikty i starcia. Więc to jest bardzo też ciekawa sytuacja. I tu oczywiście nie w każdym państwie postradzieckim tak jest. Myślę, że to jest poniekąd specyfika też Azji Centralnej. Chociażby też, jeżeli porównamy do Ukrainy, która no, zawsze istniała jakby jako Ukraina, więc jak zapytamy osoby z Ukrainy, kim jesteś, to ta osoba bez wątpliwości powie, no, jestem Ukraińcem albo Ukrainką i jestem z Ukrainy i jakby ma kulturowo i jakby w swojej głowie, nie wiem, może wymienić jakichś, nie wiem, pisarzy przykładowo typowo ukraińskich. No, w takich państwach jak na przykład Kazachstan czy Uzbekistan, no nawet trudno powiedzieć, bo weźmy jakiegokolwiek pisarza, który teraz jest uznawany za narodowego pisarza uzbeckiego, to się okaże, że on tak naprawdę urodził się w Indiach, pisał po persku, ale tam jakiś kawałek czasu tworzył, powiedzmy, w Samarkandzie, więc teraz uznajemy go za Uzbeka, a w Indiach jest uznawany za Hindusa, przykładowo. Tak to teraz wymyślam, ale myślę, że to tak można porównać do Mickiewicza, tak, który jest narodowym pisarzem w trzech państwach. To w Uzbekistanie no, prawie każda osoba, taka powiedzmy tam jakiś pisarz, powiedzmy XV wieku, XII wieku, no to będzie taka sama sytuacja, że ta osoba narodowościowo będzie należała tak naprawdę do tam trzech różnych państw obecnie, no ale teraz w Uzbekistanie wybrali, że no, będziemy go uznawać za uzbeckiego naukowca czy pisarza i tak dalej. Więc te osoby, myślę, że jeżeli zapytamy, nie biorąc pod uwagę na przykład takie osoby jak ja, czy inne osoby, na przykład kogoś z Ukrainy, kto był Ukraińcem i przeniósł się do Uzbekistanu podczas II wojny światowej albo później, i takich osób jest dużo, no to te osoby odpowiedzą, tak, jestem Ukraińcem, ale powiedzmy tam 60 lat mieszkam w Uzbekistanie, czy tam babcia mieszkała i ja się urodziłam tu. No ale większość osób powie, jestem Uzbekiem, już nawet nie wspominając o tym, że tam 100 lat temu to nie było Uzbekistanu i pradziadkowie tej osoby mogli być z Afganistanu, czy z Tadżykistanu, czy właśnie są Tadżykami, ale te osoby myślę, że powiedzą, że są Uzbekami. I językiem ojczystym jest uzbecki, i który jest głównie używany teraz. Znaczy w Taszkencie powiedzmy nadal poniekąd takim językiem też nawet biznesu czy takiej edukacji pozostaje rosyjski i nadal on pozostaje takim językiem komunikacji międzynarodowej na całym obszarze postradzieckim. Ale język uzbecki jest jak najbardziej używany, tak? To też nie jest tak jak na przykład na Białorusi czy w części Ukrainy, gdzie po prostu jest większość, dominująca większość osób rosyjskojęzycznych, to w Uzbekistanie czegoś takiego nie ma. Jest język uzbecki i też to jest inaczej niż w Kazachstanie, na przykład i Kyrgyzstanie, gdzie tam mają dwa języki urzędowe i rosyjski jako drugi, to w Uzbekistanie jest tylko uzbecki. No, ale jakby co mają ci ludzie w głowie, to trudno powiedzieć. I czy już minęło wystarczająco dużo czasu po upadku Związku Radzieckiego,
żeby ta tożsamość nowa, bo ona jest nowa, bo tak jak już wspomniałam, to nie jest tak jak w przypadku Ukrainy, Ukraińców, którym jest łatwo, jest jakby do czego się odwoływać, to w przypadku Uzbekistanu jest do czego się odwoływać, tylko to nie jest takie oczywiste. I ja pamiętam te czasy, kiedy, bo urodziłam się, kiedy jeszcze był Związek Radziecki, więc to już jakby ten upadek był ze mojego życia. I kiedy to się rozpadło, to po prostu było próżnia, więc to nie było tak jak na przykład w Polsce, gdzie była walka o niepodległość, więc jak zdobyto tą niepodległość, no to się wróciło po prostu do polskości i każdy wiedział, co ma robić. To jak w Taszkencie, powiedzmy, w 91 roku przestał istnieć Związek Radziecki. No powiem, że na przykład ja, jak poszłam do pierwszej klasy w 97, to nadal używaliśmy podręczników radzieckich, bo rzeczywiście niepodległość można bardzo łatwo ogłosić, każdego dnia ogłosić można wszystko, ale napisać te nowe podręczniki, znaczy napisać podręcznik może tam z chemii, z fizyki akurat jest łatwe, ale podręcznik z historii absolutnie nowego państwa, łatwo jest jakby wykreślić ideologię tam jakąś Stalina, Lenina, usunąć ich zdjęcia z okładek książek, ale co napisać zamiast tego? I w przypadku takich państw jak Uzbekistan, Kazachstan, to nie jest takie oczywiste. Odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista. I pamiętam, że jak chodziłam już chyba do 5-6 klasy i wtedy zaczynaliśmy się uczyć historii, to ja pamiętam, że nauczyciele, którzy nas uczyli, to dla nich to były nowe informacje, czyli oni uczyli tego przedmiotu po raz pierwszy, bo że teraz powiedzmy został wybrany jakiś nowy bohater narodowy uzbecki, o którym nikt nie wiedział wcześniej, tylko powiedzmy był pewnie jakiś zespół historyków bardzo tam ściśle określonych, jakiś mały zespół, który wybrał, dobra, teraz nie mamy pomnika Lenina w centrum miasta, to kogo tam postawimy? I ten wybór absolutnie nie był oczywisty i łatwy, więc na przykład teraz w centrum Taszkentu stoi Amir Timur albo Temurlang, są jakby różne jego imienia istnieją w literaturze. No, został wybrany on jako teraz taki nowy bohater, a mógł teoretycznie zostać wybrany ktoś inny, bo ta postać też nie jest idealna, jak żadna inna postać historyczna i często na przykład go porównują do Iwana Groźnego, tak z Rosji, że też on jest znany z tego, że jako pierwszy stworzył takie centralizowane państwo silne, ale kosztem represji, okrucieństw, więc dużo jakby wtedy, w latach 90. było takich głosów, czy nie zamieniliśmy jednego jakby tyrana na drugiego, tylko że tamten jest niby bardziej nasz, nie radziecki. Więc to był wybór i z tej próżni po prostu zostało stworzone coś nowego i to zostało jakby przedstawione i pamiętam, mój rocznik chyba w szkole był jeden z pierwszych, który już miał podręcznik wydany w Uzbekistanie z tymi nowymi bohaterami historycznymi, z tą absolutnie nową historią. No, ale wiadomo, jakby dużo czasu musi przejść, zanim to rzeczywiście powstanie jako tożsamość narodowa. Więc tak to wygląda. Super, super, że tak dobrze o tym mówisz, bardzo, bardzo szczegółowo i dobre przykłady dajesz, w ogóle takie, że da się to zrozumieć, bo ja mam wrażenie, że też
że ludzie z mojego pokolenia, czyli właśnie no, dla mnie to już jest oczywiste, że jest internet i telefony komórkowe i bajki na Cartoon Network i w ogóle telewizja satelitarna. Myślę, że właśnie ludzie z mojego pokolenia, z naszego pokolenia już jakby właśnie Polacy nie są świadomi tego, jak może ta historia się działa i jak ta polityka miała wpływ na życie ludzi i myślę, że w Polsce my się jakoś uwolniliśmy od tego, a w gruncie rzeczy świat nie jest wolny od polityki, a my po prostu możemy tak spokojnie uciekać. Poczekaj, bo skoro ty mieszkałaś w Uzbekistanie, to znaczy, że ty też mówisz po uzbecku i ja już wiem, że rosyjski to jest ten twój język ojczysty, ten, w którym czujesz się najlepiej, ale czy znasz uzbecki? Jak się go uczyłaś i kiedy w Uzbekistanie trzeba mówić po rosyjsku, a kiedy trzeba po uzbecku? W ogóle, czy może trzeba po uzbecku, ale można po rosyjsku? Jak ty byś to określiła? Dobra, może zacznijmy od tego, że ja się urodziłam w Taszkencie. To jest stolica Uzbekistanu i to jest naprawdę trochę inny świat niż cała reszta państwa. W całej reszcie państwa język uzbecki jest językiem dominującym, i w którym ludzie mówią i myślę, że nawet w latach 90. Też mówili większość czasu i w większości jakby miejsc używano tego języka. W Taszkencie jest troszkę inaczej. Było. To też cały czas właśnie tak skacze. Było, jest, bo sytuacja, która była w latach 90. to tak niby 30 lat, niewiele, ale ona się bardzo zmieniła. I ona się zmienia cały czas i ta sytuacja językowa jest bardzo dynamiczna, więc ja mieszkam w Polsce 8 lat i przez te 8 lat zaszły bardzo wielkie zmiany językowe, nawet w Taszkencie, więc to też trzeba to wziąć pod uwagę. Więc w latach 90. to wyglądało tak, jeszcze jakby pod końcówkę Związku Radzieckiego, że w Taszkencie prawie połowa, może tak 40, coś koło tego plus minus procent osób mieszkających w stolicy to były osoby rosyjskojęzyczne, a osoby nierosyjskojęzyczne, w sensie narodowościowo, to i tak były rosyjskojęzyczne, więc to było rosyjskie miasto. Teraz to wygląda inaczej, jakby zamieszkują to osoby uzbeckojęzyczne, tylko że rosyjski jest powiedzmy językiem biznesu, jakoś można zobaczyć reklamy na billboardach w języku rosyjskim, można studiować po rosyjsku, uczyć się w szkole po rosyjsku, no ale nie jest to język, który jest w domach, w rodzinie, tak jak było u mnie. Więc jeżeli chodzi o moją rodzinę, w domu zawsze rozmawiałam po rosyjsku, bo tak jak wspomniałam wcześniej, moja mama jakby nie ma żadnego związku jakby z kulturą uzbecką, czy ma pochodzenie takie ukraińsko-polskie, więc ona nawet nie zna uzbeckiego, nawet jako języka obcego. Mój tata zna uzbecki, ale jakby rozmawialiśmy po rosyjsku cały czas w domu. Jak spędzałam czas u dziadków ze strony taty, to tam wszyscy też w domu normalnie mówili po uzbecku, więc mogę powiedzieć tak, ja bym teraz powiedziała, że znam tam w pewnym stopniu niezaawansowanym ten język jako język obcy. Ale no też chyba nie można powiedzieć, że jestem takim totalnie obcokrajowcem, który nauczył się tego języka, bo to też moja nauka tak nie wyglądała, bo po prostu byłem otoczona tym językiem jakoś częściowo, bo gdzieś tam zawsze słuchałam piosenek w tym języku, no jakoś tam dziadek raz na jakiś czas do mnie mówił w tym języku, część osób miałam w otoczeniu mówiącym w tym języku, więc no na pewno to nie jest, nie mogę powiedzieć, że to jest język ojczysty, ale też nie mogę powiedzieć, że to jest 100% język obcy. Tutaj chyba mogę użyć takiego angielskiego sformułowania received bilingualism, czyli kiedy istnieje jakiś taki drugi język, którym jesteśmy otoczeni, osłuchani, czyli coś tam dobrze kojarzymy, no ale nie posługujemy się nim aktywnie jako językiem ojczystym. I mogę powiedzieć, no chyba tak mogę zaklasyfikować ten język. Tak naprawdę, bo tak jak mówiłam, w domu w tym języku, do szkoły chodziłem rosyjskiej,
To znaczy, jakby do dziś w Uzbekistanie można wybrać język edukacji. Przedmioty są takie same, czyli a że jeżeli w szkole są klasy rosyjskojęzyczne, jakby uczyliśmy się historii Uzbekistanu, nie Rosji. I tak samo też czytaliśmy dzieła uzbeckich autorów, tylko po prostu wszystko jest w języku rosyjskim. Chodzi tylko o język, ale jakby nie uczyłam się w szkole historii Rosji na przykład, czy czegoś tam związanego z Rosją, ale chodziłam do rosyjskojęzycznej klasy. I tak samo jakby na uniwersytecie moim językiem edukacji był rosyjski. Ale na uniwersytecie zupełnie inaczej już jakby wyglądała sytuacja, bo jak jesteśmy w szkole, no to jesteśmy tam w tym swoim podwórku, w tym naszym rejonie i mamy osoby jakby podobne powiedzmy do nas, które mieszkają obok. Na uniwersytecie już są osoby z całego kraju, więc tak naprawdę na uniwersytecie to był pierwszy raz, gdzie stykam się z osobami takimi uzbeckojęzycznymi, którzy, nawet miałam takich znajomych, którzy no, prawie nie mówili po rosyjsku, albo tak tylko biernie mogły zrozumieć jakiś tekst albo jakieś nagranie, ale mówiły wyłącznie po uzbecku. No i wtedy tak naprawdę pierwszy raz byłem zmuszona, żeby jakby używać tego języka, no bo jak się chciało kumplować z różnymi osobami fajnymi, które niekoniecznie znają rosyjski w takim dobrym stopniu, no to jakby rozmawiało się z nimi po uzbecku. I wtedy to jakby pierwszy raz w moim życiu, kiedy używałam tego języka do jakby komunikacji koleżeńskiej, powiedzmy. No a potem już jak pracowałam, to był jeden z moich języków jakby w pracy. Robiłam tłumaczenie, odbierałam telefony, bo wiadomo, jakby w pracy to już też kontaktujemy się z różnymi osobami, a nie tylko z osobami ze swojego rejonu, więc wtedy to były lata, kiedy posługiwałam się tym językiem na co dzień i miałam go jakby opanowany w stopniu zaawansowanym. No ale też nigdy nie był to jakby poziom native'a albo języka ojczystego. A to, czy możesz jeszcze opowiedzieć trochę, jaka jest język uzbecki, jaka to jest grupa językowa? Język słowiański to na pewno, to wiem, że nie jest. Jako słowistka wiem, że nie. Ale w takim razie, czy to jest, nie wiem, czy jest cyrylica jako alfabet, tak? Jest zapisywany w cyrylicy, czy to jest język podobny do czego? Język uzbecki należy do grupy języków turkijskich, czyli jest bardzo podobny do języka tureckiego, azerskiego, kazachskiego i tak dalej. Czyli nie ma nic wspólnego absolutnie z rosyjskim, z językami słowiańskimi. Jeżeli mówimy o strukturze, o gramatyce, ale oczywiście, jako że historycznie Uzbekistan przez 70 lat należał do Związku Radzieckiego i w owym czasie te języki lokalne bardzo były zaniedbane i no, jakoś tam ludzie może mówili w nich w domu, ale no, prawie nie było żadnej literatury, prawie żadnych filmów czy jakichś dzieł, więc ten język no, bardzo stracił, więc na przykład cały taki plast słownictwa takiego nowoczesnego, tych wszystkich wynalazków, które pojawiły się w XX wieku, typu lodówka czy jakieś inne urządzenie, no to te słowa są po prostu zapożyczone z języka rosyjskiego. Ale to są zapożyczenia, ale ogólnie w wymowie i jako gramatycznie no, to są bardzo odległe od siebie języki. Nie wiem, czy jak ktoś coś, nie wiem, ogląda jakieś seriale tureckie, to wtedy może mieć jakieś ogólne pojęcie, jak może brzmieć mniej więcej język uzbecki. No, opowiem jeszcze o cyrylicy, bo to jest, myślę, że też bardzo, bardzo ciekawy wątek. Ogólnie no, język uzbecki nie ma jakby swojego własnego zapisu uzbeckiego i przez różne okresy historyczne miał przeróżne systemy. Był okres,
na początku XX wieku, kiedy był zapisywany alfabetem łacińskim, ale tym takim właśnie tureckim, bo język uzbecki ma kilka dźwięków, które wymagają specjalnych znaków. Więc był alfabet łaciński plus takie specjalne dodatkowe znaczki do tych specjalnych dźwięków. Potem był niedługi okres, kiedy był zapisywany alfabetem arabskim, więc teraz jeszcze może w Uzbekistanie osoby, no nie wiem ile musiałyby mieć lat, tak powyżej 80, więc tak no to już sporo, to mogą jeszcze pamiętać to i jakby z łatwością napisać właśnie jakieś słowa współczesne, ale tym alfabetem arabskim, mimo tego, że absolutnie tam nie muszą znać arabskiego. Potem na początku istnienia Związku Radzieckiego to była taka polityka, żeby każdy ten naród lokalny miał jakiś swój alfabet, więc wtedy wrócili na krótki okres do tego alfabetu łacińskiego z tymi specjalnymi znaczkami, ale potem, jak już wspomniałam, jak już Stalin to tak zakręcił te wszystkie możliwości i zupełnie wtedy, znaczy ja też nie chcę tutaj opisywać, że tam Lenin lepszy niż Stalin, czy tam podczas w czasach Lenina było lepiej, no ale jakby też to jest prawda, że mieli różne podejście i o ile na początku istnienia Związku Radzieckiego raczej chyba nawet była taka polityka, żeby tam każdy miał ten swój język lokalny i jakaś taka kultura lokalna istniała, ale po prostu to było jakby razem w tym związku, to potem podczas jakby w tych czasach Stalina to zupełnie to się zmieniło, że absolutnie jakby każda kultura czy cokolwiek lokalnego już było tak no duszone. Nie wiem, czy to dobre słowo, czy niezbyt brutalne, no ale chyba pasujące do tych czasów. Więc po prostu wszystkie te języki tadżycki i uzbecki, kazachski dostały alfabet, dostały cyrylicę. Oczywiście dostosowaną, bo nadal jakby te dźwięki nie przestały istnieć, więc istnieje na przykład literka K z ogonkiem, czy tam literka O z kreseczką taką poziomą. I tak to było przez te wszystkie lata radzieckie. Na początku niepodległości oczywiście jakby wszystko, co radzieckie, było odrzucane, bardzo nielubiane i w tym jakby jednym z takich też kroków odrzucenie tych wszystkich staroci była decyzja o zmianie alfabetu na łaciński, która jest kontrowersyjna, bo jednak ideologie to jedno, historia w szkołach to jedno, ale zmiana alfabetu, czyli sposobu, w jaki ludzie zapisują to, co zapisują, no to jest drastyczna zmiana. I o ile też pamiętam, że ja byłem chyba jednym z pierwszych roczników w szkole, który... Nawet to jest ciekawe, bo pamiętam, że to miałam od drugiej klasy, czyli jak poszłam do pierwszej klasy i tam mieliśmy język uzbecki, nawet jak ktoś uczy się w języku rosyjskim, to i tak ma język uzbecki jako przedmiot obowiązkowy. I pamiętam, że w pierwszej klasie jeszcze mieliśmy tam książkę czy cokolwiek w cyrylicy, a w drugiej klasie, czyli to musiałby być 98 rok, to zostało zamienione na alfabet łaciński. Znaczy dla mnie to nie było żadnym jakby wyzwaniem, bo już od przedszkola uczyłam się angielskiego i dobrze posługiwałam się tym alfabetem łacińskim, więc dla mnie no po prostu to było bardzo łatwe. No ale dla wszystkich osób no troszkę nawet starszych, którzy już się nauczyli w pewien sposób pisać i no też trzeba sobie zdawać sprawę, że większość osób nie zna angielskiego i może nie znać alfabetu łacińskiego, no na pewno też w takim stopniu, żeby z dnia na dzień przełączyć się na ten alfabet, no
to jest po prostu bardzo drastyczna zmiana, która no, można chyba dzisiaj już stwierdzić, że się nie powiodła, bo do dziś po prostu no, nie wiem, czy mogę to nazwać słowem chaos, ale idąc do urzędu, w urzędzie w jednej dzielnicy można otrzymać dokumenty pisane cyrylicą, w urzędzie innym otrzymać jakiś papier, w którym będzie łacińskimi literami. I po drugie to powoduje to, że większość osób, powiedzmy, są dwie litery H w języku uzbeckim i większość osób chyba do dziś nie wie, która, czy zapisać to jako takie H angielskie, czy jako KH, czy jak zapisywać te literki. Czyli w większości istnieje wielu stron takich memów uzbeckich, gdzie jest jakaś nazwa jakiegoś, nie wiem, urzędu i napisane błędnie, bo ktoś właśnie napisał nie ten odpowiednik łacińskiej tej literki, która cyrylicą zapisywała się, była zapisywana w pewien sposób. Więc, a poza tym dużo osób, no takich starszych, po prostu do dziś no, się nie nauczyło, bo też to zostało ogłoszone. Oczywiście w szkole bardzo łatwo to wprowadzić, że okej, ta klasa dostaje nowy podręcznik, czy studenci, ale wszystkie te osoby, które już były, nie były objęte edukacją, no to musiały nauczyć się tego samodzielnie, no ale wiadomo, jakby no raczej nie wyobrażam sobie, że osoba po prostu dzisiaj usłyszy w wiadomościach, że od jutra mamy nowy alfabet i usiądzie sobie po pracy uczyć się nowego alfabetu. No, raczej to tak się nie dzieje i tak się chyba nie robi tych reform, więc do dziś jest spora część osób, która no, nie zna tego alfabetu i z trudnością posługuje się tym alfabetem, więc dużo jest cały czas książek i nawet oficjalnych papierów, które są zapisywane cyrylicą, jednak oficjalnie już od 1998 roku oficjalnym sposobem zapisywania alfabetu uzbeckiego jest alfabet łaciński. No ale jakby to była decyzja polityczna, decyzję można bardzo łatwo podjąć, no ale sposób jakby implementacji tego był, jaki był. No zapewne to się rozwiąże same, jakby z biegiem czasu po prostu jak już wszyscy będą mieć to w szkole, no to jakby w taki sposób to się rozwiąże, że za pewnie, nie wiem, 20-30 lat, no już po prostu te osoby, które nie znają angielskiego, no i nie były podczas tamtej reformy objęte edukacją, no po prostu będzie coraz mniej tych osób i coraz więcej osób, które w szkole od początku uczyły się tego alfabetu i będzie po prostu alfabet łaciński. Chociaż, no właśnie tak jak mówię, to znaczy ja nie jestem fanką cyrylicy, w tym sensie rozmawiając o języku uzbeckim, bo cyrylica no nie po to została stworzona, absolutnie ona nie ma nic wspólnego jakby z tym systemem językowym turkijskim i no, jakoś to tam zostały jakby stworzone te dodatkowe znaczki, no ale wiadomo, to jest obcy alfabet, ale alfabet łaciński, no to też nie jest jakby najlepszy chyba sposób zapisywania, więc nie wiadomo, co jest lepsze. Trudno powiedzieć. Tym bardziej też jeszcze drugą ważną kwestią jest to, że w Kazachstanie do dziś jest używana cyrylica, zarówno jak i w Tadżykistanie, więc no, nie wiem, czy nie byłoby lepsze już jakby zostawić i żeby było wszędzie jakoś to mniej więcej ujednolicone, tym bardziej, że bez względu na te różne jakby polityczne kwestie, no język rosyjski pozostaje i chyba będzie pozostawać środkiem takiej komunikacji międzynarodowej w tym regionie, więc może bardziej uzasadnione by było pozostanie przy tej cyrylicy w tych językach lokalnych też. No, albo chyba, że już wszyscy by zmienili to na łaciński, to też
Może wtedy by było to jakoś uzasadnione. No teraz jest taki miks wszystkiego absolutny. No po prostu to się jakoś rozwiąże samo za jakoś tam 20-30 lat pewnie. A czy napisy na ulicach, jakieś właśnie te publiczne komunikaty, właśnie, nie wiem, napisy w filmach? O właśnie, kurczę, to jest jeszcze inna chyba rzecz, bo chyba ja też znowu coś do mnie, jakiś fakt nie dociera teraz, ale tak sobie myślę właśnie, jak się idzie po ulicy, no właśnie, w Taszkencie albo w jakichś innych miejscach w Uzbekistanie, to właśnie jakie są napisy na ulicach? Ale też zanim zaczęłyśmy nagrywać, to mówiłaś o tłumaczeniu filmów i robieniu napisów do filmów i mówiłaś, że się robi raczej rosyjskie napisy do filmów niż uzbeckie. Jeżeli chodzi o napisy czy jakieś reklamy, no to w Taszkencie można jeszcze nadal spotkać dużo, dużo napisów czy reklam w języku rosyjskim. Jeżeli chodzi o Uzbekistan, to raczej w języku uzbeckim i myślę, że tu no, nie chcę powiedzieć, czy będzie 50-50, bo nie liczyłam i nie mam tych statystyk, ale mogę pewnie z pewnością stwierdzić, że spotkamy i cyryliczne, i łacińskie, zarówno te, jak i drugie. Więc no, współczuję obcokrajowcom, którzy, nie wiem, czy są tacy, którzy się uczą uzbeckiego. No, to znaczy, może to jest też fajniejsze. Myślę, że ta decyzja była podjęta troszkę też ze względu na to, że chciało się jakoś bardziej się otworzyć na ten świat i język łaciński, przepraszam, nie język łaciński, tylko pismo pozwala też na przykład między innymi obcokrajowcom na odczytanie tych nazw, nawet jeżeli nie rozumieją, co to jest, no ale jakby powiedzmy przyjęcie tego zapisu łacińskiego pozwoliło w pewien stopień dołączyć do, no nie wiem, czy możemy jakby użyć takiego stwierdzenia, wspólnoty międzynarodowej poniekąd, czy jakoś tam się przybliżyć do Europy, czy do tych wszystkich państw, czy tam Ameryki, Stanów Zjednoczonych. No a cyrylica jakby wiadomo kojarzy się z Rosją i typowo z tym jakby obszarem rosyjskojęzycznym. Więc to jest to. Jeżeli chodzi o napisy do filmów, myślę, że oczywiście są tworzone też tłumaczenia na język uzbecki, napisy, no ale faktem jest, że nawet biorąc tego, no nie wiem, weźmy Netflixa, to no, tam na pewno każdy film ma napisy rosyjskie, wiadomo, bo to jest duży rynek i to jest tworzone nawet często może jeszcze nie być na przykład napisów polskich, czy tam są w trakcie tworzenia, a rosyjskie już będą. No bo po prostu ze względu na większą liczbę odbiorców, no a wiadomo, że język uzbecki, rynek uzbecki jest bardzo mały, więc to nawet jeżeli to będzie tworzone, no na pewno dużo, dużo później niż napisy czy cokolwiek po rosyjsku, dużo później albo w ogóle nie będzie tworzone, bo komuś tam nie będzie to się opłacało ze względu na mały zysk. Więc zależy oczywiście od projektu. Więc wiadomo, że te osoby mieszkające w Uzbekistanie, które posługują się językiem rosyjskim, czy przynajmniej jakoś tam pasywnie rozumieją, to po prostu znając ten język, no, mają szybszy dostęp do większej ilości informacji. Więc z tego względu jakby no, warto go znać i z tego względu też dużo osób nadal w dobrym stopniu posługuje się tym językiem, bo po prostu no, chce oglądać też premiery, a nie czekać tam po pół roku, czy nie wiadomo ile, póki ktoś tam przetłumaczy coś. Chce oglądać te filmy, też mieć te informacje. No, nawet jeżeli przykładowo porównamy ilość, liczbę artykułów na Wikipedii, no myślę, że tutaj nie będzie żadnej niespodzianki, no, że po rosyjsku jest po prostu o wiele więcej dostępnych rzeczy, informacji w internecie.
A czy mogłabyś jeszcze scharakteryzować kulturę uzbecką? Ja już wiem, że nie jesteś uzbeczką i że jesteś człowiekiem radzieckim. No nie wiem ciągle, jak to nazywać. Ale czy mogłabyś jakoś scharakteryzować właśnie tę kulturę, nie wiem, jedzenie, ubrania jakieś narodowe, nie wiem, sposób życia, tak żeby... Tak, żeby ludzie, którzy w ogóle nie mają pojęcia o tym, może nawet czasami gdzie jest Uzbekistan, żeby mogli sobie jakoś to, nie wiem, wyobrazić albo połączyć z czymś jeszcze innym, bo właśnie jak sobie myślę o Uzbekistanie, to myślę o Związku Radzieckim, jakiejś strasznej biedzie, o po prostu, nie wiem, bezdomnych psach. Dlaczego o bezdomnych psach? Ale właśnie myślę o jakimś strasznie zacofanym kraju i też, jak wcześniej myślałam, przygotowywałam się do naszego spotkania, to przeglądałam zdjęcia Taszkentu na Google Maps i zobaczyłam, że po prostu to jest miasto, które zapiera dech w piersiach i że po prostu te budowle są takie wielkie, takie piękne. I na tych zdjęciach, na tych ujęciach myślę sobie, wow, jak w Nowym Jorku, takie zdjęcia panoramy jakichś wieżowców i tak sobie myślę, wow, to jest Uzbekistan, to jest to, o czym ja myślę, a potem sobie zaczęłam oglądać jakieś filmiki na YouTubie też z Uzbekistanu, których nie ma za bardzo dużo, dostępnych może po angielsku czy po polsku, turystów, którzy akurat sobie, podróżników, którzy sobie nagrali taki filmik i właśnie jak oni sobie spacerowali po Taszkencie chyba głównie, to tak widziałam, że to chyba, to miasto jest takie, że z jednej strony ma tę stronę piękną, błyszczącą, opływającą złotem, a z drugiej strony cały czas są ludzie, którzy żyją na granicy ubóstwa. Chociaż ja wiem, w Polsce też na pewno to się dzieje, ale wydaje mi się jednak, że w Uzbekistanie ta skala jest inna niż w Polsce. Może tak, żeby najogólniej odpowiedzieć, no na pewno jest to taki orient, coś wschodniego, więc orientalnego bardzo. Chociaż no, wiadomo, że to nie jest to samo, co w jakimś na przykład Egipcie czy na Bliskim Wschodzie, więc to jest inny wschód, tak, inny orient. Gdzie się znajduje Uzbekistan? Znajduje się w samym jakby sercu, w centrum Azji Centralnej. Dosłownie jest w centrum. I jeszcze taka ciekawostka, że to jest jedyne państwo świata, to się po angielsku nazywa się Double Landlocked Country, czyli trzeba przekroczyć granicę dwóch państw, żeby dotrzeć do morza. I chyba to jest jedno, albo jeszcze może jest drugie jakieś takie państwo na całym świecie, ale no, jako jedyny taki wielki Uzbekistan nie ma jakby dostępu i nawet aż granicę dwóch państw trzeba przekroczyć, żeby do jakiejś wody dotrzeć. Więc większość terytorium to jest pustynia. Myślę, że tak z 70-80%. Stąd też tak no, dość surowe warunki atmosferyczne, czyli bardzo zimno zimę i bardzo gorąco latem, to tak może temperatura być do plus 50 latem i do minus, no nie wiem czy 50 pewnie nie aż tak, no ale jakieś minus 20 pewnie sięga ta temperatura, więc no tak drastyczna zmiana. Terytorium, gdzie się znajduje Taszkent, jest otoczony górami. Więc klimat jest no, taki nieco bardziej miękki i przyjemny. I jest taka mała część na zachodzie kraju, która się znajduje całkowicie w górach. I to jest taki klimat też górski. Jeżeli chodzi o religię dominującą, to jest to muzułmaństwo, no i to jest religia muzułmańska. No i to się jakby da się też zrozumieć w wiele rzeczy, jakby w kulturze już. Wiedząc o tym. I też jeżeli chodzi o religię, to jest, można zaobserwować jakby pewien taki powrót, powiedzmy, do korzeni i to jest takie, no nie wiem, czy jest dobre słowo, modne, popularne, ale jest jakby coraz więcej wierzących osób. Myślę, że to jest ciekawe, bo to jest chyba odwrotny trend niż w Europie.
bo jakby po upadku Związku Radzieckiego jakby ludzie no, chcą właśnie wracać, czy po prostu mieć coś innego, do czego można się odwołać, więc te tradycje muzułmańskie są jakby tak, idą w górę. Mówiłyśmy o językach, że językowo też to jest język taki turkijski, więc też kulturowo to jest, no tak jak powiemy, że Rosjanie i Ukraińcy i Polacy to są bracia Słowianie, no to ten obszar jakby turecki, to Uzbecy i Turcy to też są jakby bracia, powiedzmy, kulturowo. Więc jeżeli ktoś ze słuchaczy był w Turcji, no to bardzo podobnie będzie. I coś miałam powiedzieć. No i jeszcze tak historycznie też może przypomnę, że no, tak jak mówiłaś, że myślała, że to jest kraj taki zacofany. No, może rzeczywiście jakby przez czasy Związku Radzieckiego tam pewny upadek nastąpił. Bo wiadomo, że jakby Związek Radziecki to było państwo takie, które ma silne centrum, a wszystko poza centrum już jest mniej ważne, ale ogólnie tak, jeżeli sięgać jakoś tam bardziej głęboko, to w wieku takim X, XI, XII, to te miasta takie jak Samarkanda, Buchara, to było w ogóle centrum kultury i nauki na całym świecie. I jakieś pierwsze w ogóle odkrycia matematyczne czy astronomiczne zostały dokonane właśnie tam przez naukowców, którzy mieszkali właśnie na tym terytorium. I tak samo, jeżeli chodzi właśnie o kulturę, o naukę i o architekturę. Jeżeli pojedziemy właśnie do Samarkandy, do Buchary, to zobaczymy przepiękne meczety z tamtych czasów, i rzeczywiście to jest architektura, która potrafi zachwycić, bo to jest wielkie, bardzo takie widać, że z rozmachem zrobione. No i też myślę, że Taszkent, a inne miasta można porównać jak Warszawę i Kraków, co nieco. Bo Taszkent jest taką typową stolicą. Oczywiście ma ciekawe muzea, ciekawe miejsca historyczne, ale nie jest to główna atrakcja, bo Taszkent jednak bardziej jest takim centrum biznesowym, gdzie znajdują się, gdzie największe firmy mają swoje siedziby, uniwersytety, no i inne, powiedzmy, teatry. Ale jeżeli chcemy zobaczyć rzeczywiście takie atrakcje historyczne, jakieś zabytki, to lepiej pojechać do właśnie Samarkandy, do Buchary, do Chiwy. I to są takie trzy centra historyczne i miasta historyczne. W Chiwie na przykład zobaczymy Stare Miasto i to jest rzeczywiście Stare Miasto wielkości miasta. Które zostało zachowane i rzeczywiście ludzie tam mieszkają do dziś, ale no, na przykład nie mają prawa jakoś tam bardzo zmieniać swoje domy. Znaczy, mogą chyba zmienić tylko wnętrza, ale z zewnątrz wszystko zostaje rzeczywiście tak oryginalnie, takie jakie było. Taszkent jest na pewno bardzo. Znaczy, też mogę tutaj znów użyć takiego porównania z Warszawą, bo tak jak w Warszawie znajdziemy dużo nowych wieżowców i Warszawa cały czas się rozwija i na przykład bardzo się różni od na przykład Pragi, gdzie no po prostu nie ma miejsca na jakieś nowe wieżowce i jest no nie do pomyślenia, żeby w centrum jakiś nowy wieżowiec, to w Warszawie jeszcze sporo tego terenu, to Taszkent myślę, że tak ma podobnie, bo ma kilka takich, ma w ogóle jakby dzieli się na dwie części. Część taką historyczną, starą i część nową. I w tej nowej części po prostu no, jest dużo takich brzydkich, radzieckich budynków, które po prostu nie są warte niczego i
można je łatwo zburzyć bez żadnego sentymentu i właśnie wybudować jakiś ciekawy wieżowiec albo nowe centrum biznesowe. I pod tym względem myślę, że Taszkent ma duży potencjał. Ma oczywiście dużo takich brzydkich, poradzieckich obszarów, ale jako, że to jest stolica, która na pewno przyciąga dużo pieniędzy, dużo firm, więc ma duży potencjał i to cały czas widać. Myślę, że jak ktoś może był w Taszkencie, nie wiem, 10 lat temu i jak nawet 5 lat temu, jak przyjedzie teraz, no to po prostu nie pozna to miasto, jak bardzo ono się zmieniło. I ono będzie się zmieniać cały czas na lepsze, ale jako współczesne, takie nowoczesne miasto. A te miasta historyczne, no właśnie jeżeli ktoś chce poznać takie prawdziwą historię, prawdziwe zabytki, to no, raczej musi się udać do tych trzech miast historycznych. Weronika, a co studiowałaś? Studiowałam arabistykę. I pewnie chcesz zapytać, dlaczego?